Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max, ja oczywiście jestem Max, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnych odcinkach w kampanii Battlefield 1. Tym razem będzie to kampania numer 2, wysoko postawieni znajomi. Zapraszam Was serdecznie. Przed przybyciem do Europy nigdy nie widziałem na oczy aeroplanu. Wirowały po niebie niczym klucze tańczących w locie ptaków. Ich pilotów otaczała atmosfera romantyzmu. Zdawali się rycerzami przestworzy. Jednak w rzeczywistości, mimo swej odwagi, ginęli w przyziemny sposób w pogiętych, dymiących wrakach swych maszyn. Ale przecież nic już tutaj nie ma, idioto. Samolot. To dobre. Albo niech już będzie do cholery, i tak to wygrałem. To co tam masz? Wytrzyj usta, Blackburn. Nie tak to miało wyglądać. Ale tym twoim Bristolem i tak się przelecę. Co to? Co jest do diabła? Przegrałeś, to ja wygrałem! Bo widzisz, Rackham, to bardzo ładny samolocik, a ty jesteś palantem. Wygrałem od siebie, cholera, więc nie masz się dotykać tego samolotu! Ty chamie! Nie możesz tego zrobić, bo wygrałem! Ja wygrałem! Nazywam się Clyde Blackburn. Jestem pilotem i szulerem. Jestem George Rackham! Kolejny George Rackham! Słyszysz mnie? Nie masz się tknąć mojego samolotu! Gdybyście mnie spytali o moją największą wadę, nie jestem z tych uczciwych. Witam kolegę! Ja jestem Wilson, George Rackham, zgadza się? Tak, jestem Rackham, zgadza się! Oderwijmy tego ptaszka. Jesteś George Rackham, syn hrabiego Windsoru. Tak jest. I wszystko się zgadza. Opinie na temat Bristola nie były przesadzone. Sprawował się jak marzenie. Był rześki i słoneczny dzień. I wszystko byłoby idealnie, gdyby nie mój towarzysz. No dobra. Ej, tam z tyłu! Wspaniały dzień na piknik, co nie? Jasne! Widzisz ten samolot na wprost? Masz go dogonić! Tak, tak! Słuchaj! Znam taki jeden francuski lokalik. Wzięlibyśmy parę dziewczyn. Czy co? Jakich znowu dziewczyn? To próbny lot. Masz lecieć trasą, którą wyznacza tamten samolot. Okej! Ty tu najwyraźniej rządzisz. A z naszym nowym bohaterem jest Blackburn. Niesforny. Postaraj się wyczuć stery, trzymaj się jego ogona. Niesforny hultaj. O bożach, tym się ciężko steruje. O ja pierdziele. Oj, panocku, panocku. Ja mam lecieć za nim, tak? No to będzie, kurwa, dość ciekawie. Ta myszka jest jakaś
Nie, to pewnie nie myszka. Powiem, moja niewiedza i niekompetencja jako pilota. Nie dasz rady temu samolotowi? Podleć bliżej! No już, już, chłopie, już się rozpędzam. No ale widoki są nieziemskie, co? Bardzo ładnie to wygląda. No to lecimy. Bliżej. Ej, uważaj! Spokojnie, Wilson, spokojnie. No dobra. Dalej, Rakam, leć za nim! Odleć bliżej! No lecę. Nie widzisz? Przynajmniej się staram lecieć. Ale chyba się powoli zbliżamy, więc... jest jakaś nadzieja, że go w końcu dogonimy. Albo i nie. Wow. Pamiętaj, im wolniej lecisz, tym ciaśniejsze możesz wykonywać zakręty. Dzięki, bracie, a ja na razie uczę się w ogóle skręcać. Ale widać, że tutaj wszystko jest ładnie dograne. Lotki ładnie chodzą. Skrzydełka też. Zbliżamy się powoli. Lekko zwalniamy, dobra. I rura! Ulala, ulala. Spokojnie, Blanko, spokojnie. A ten to chyba jest jakiś as, przestworzył. Ludzie! Jak on to robi? Ja nie wiem. No ale jest okej, słuchajcie, doganiamy. Dobra, utrzymuj ten dystans! Utrzymuj dystans. To żeś powiedział. Trzymaj się, pani majster! Wow. Szybciej! Podleć bliżej! No jak, jeszcze bliżej? O Jezus. Bułka z masłem! Mhm. Zobaczymy, jak będzie się sprawować w walce. Broń jest zabezpieczona, żebyś nie nabroił. Zaczynasz mnie rozumieć, jak miło! Kurwa, jak on lata. Lecz za myśliwcem. Kurwa, gdzie on jest? A tam jest, dobra. Boże. Nie pozwól mu się oddalić! Zobaczmy, co... Pistolem steruje się standardowo. Im mniej dasz gazu, tym ciaśniejsze możesz wykonywać zakręty. To nurkujemy! Yippie! Kamikadze. Uda się. O Jezus. To jest delikatne. Ja pierdolę, jak on leci. Gdzie on jest w ogóle? A tam jest, dobra. Teraz musimy go trochę nadgonić. Ale samolocikiem, słuchajcie, leci się super, naprawdę. Wrażenia są zajebiste. Gdzie on jest? Tam na dole. Jezus Maria, Wilson, trzymaj się! Ach, kurde. O jest! What the fuck? Ja pierdolę. Wilson, dobrze, że ty nie widzisz tego, co otwórz tu się dzieje. Trzymaj się blisko. Sam się otwórz, chłopie. Ja nie chcę po prostu zginąć. A nie, tam przepustnica. Nie, naprawdę, ten co tam lata za tymi sterami, to jest po prostu jakiś magik.
piruety. To znaczy są rogi. Nie, no jest as, nie ma co. Kurwa, no może już wystarczy, co? No. Kółko się zapełnia, więc... Mam nadzieję, że jak się zapełni... Bawię się wyśmienicie! Mm-hmm. A ty, majster? Nazywam się Wilson, a ty patrz przed siebie! Okej! Jeszcze chwilka... Dobra, rota, choć nie do końca według regulaminu! Daj spokój z regulaminem i trochę boży! Dokąd on się wybiera? Zostaw go! Widzisz te balony? Sprawdźmy broń! Trochę postrzelaj! Okej! Z miłą chęcią! To jest to, co lubimy. I czego sobie maszyna? Zostały jeszcze balony! Ostrzelaj je! Ognia! Zrozumiano! Tego już się nam uda. Dobrze. Jeszcze jeden. Dobrze. Widzisz te cele na ziemi? Tak jest, widzę! Spróbuj je trafić rakietami. Postaraj się wyczuć, jak to zrobić. Nein problem. Generale. Kurwa, idealne trafienie. To się nazywa oko. No dobra, szukamy następnego. Trochę będzie ciężej. Ale pudło. Nie damy rady. Dobra. Więc musimy jakoś zawrócić. Spokojnie. Dobra, weszła. No to jeszcze nam została. O Jezus. Została nam tylko jeszcze jedna. Na wzgórzu. No kurde. Co za przestrzał. Tylko ciekawe, skąd te pociski wylatują, bo tu nie widzę, żeby tu było coś z... Aha, jest, dobra. Sąd, bo już teraz... Dopiero teraz, słuchajcie, zobaczyłem. Ale jeszcze sprawdźmy dokładniej. Tak, sąd, dobra. Okej. Okay. Ten był ostatni. Dobra, mogę cię o coś zapytać? Jasne! Czemu George Rackham, syn hrabiego Windsoru, mówi jak Amerykanin? Łatwo podłapuje akcenty. Zanim damy łupnia szkopo, będę już pewnie mówić z francuskim. Aha! Bardzo jesteś podejrzliwy, Wilson. Mówił ci to ktoś kiedyś? Jezu Chryste! Niemcy! Co robimy? A jak myślisz? Zestrzelimy ich! No to słuchajcie, pierwsza potyczka. Ja coś czuję, że prosto to nie będzie. No właśnie. Kopy nie żartują, trzymaj się! No właśnie. Zanim ja kurwa jakiegoś trafię, to przecież tydzień minie. O Jezus Maria. Wow, 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 wow. Czy oni normalnie są jakimiś, nie wiem. Kurwa, fryca, człowieka chcę przeżyć. Kurwa, to trzeba jakiegoś akza... Już ja tutaj nikogo nawet nie trafię. Ale napierdzielają we mnie. Dobrze, że Blocia może naprawiać ten samolot, bo inaczej to byłaby... Już... K.O. Mamy jednego. Ja pierdolę, przecież go nie trafię. Jezus! O Boże, kochany! Wilson, kurwa, żyjesz?
Nie no, masakra, słuchajcie. Wplątałeś nas w walkę, to teraz nas wypląć! Już, spokojnie. No stres. Ale ci chłop przeleciał. No teraz może. Jest! Dobrze. Chodźcie! Kto następny? Tylko jeden został. Wygląda, że został tylko jeden! Uuu! Kurwa, chyba zahaczyło nas. A na całe szczęście, słuchajcie, nic się nie stało. Kurwa, gdzie on jest? Boże, jak tym się ciężko steruje. Ludzie, kochani, Boże. Na dole jest, na dole. Ja wiem, że jest na dole. Kurwa, co ja mogę? Boże. Jezus Maria. Jego tam kurwa ostro ściga widzę. Poszedł? Poszedł. Dobra, wracamy do bazy. O kurwa. Silnik? Chyba za bardzo przygazowałeś. Napraw tam z przodu, co się da. Nie ma problemu. Naprawiamy. O, naprawia się dość szybko, a więc... Duży plus, słuchajcie. Znowu szkopy! Widzę! Dobra, słuchajcie. Trzymaj się! Jest wróć śniadania! Kolejne szkopy. O kurwa. Ulala. Ulala. Pytanie jest tylko, słuchajcie, jedno. Kto tymi samolotami kurwa mógł lecieć? O kurwa, naszego nie ma. Ale pięknie, kurwa, jeden poszedł. Łatwizna, normalnie, Wilson. Łatwizna. Słuchajcie, moja celność po prostu jest zajebista. Oni mają lepsze samoloty chyba. Tak myślę, nie? Ale... Pewnie gdyby Niemcy latali na parolotniach, to i tak by kurwa wygrali ze mną, a więc... No kurwa, no nie trafiam w niego. Ludzie... Drama. Groźnie to zabrzmiało! Dobra, Wilson, nie panikuj. Lecimy w kosmos. Dobra, nie latuje. Kurde. Jezus, jaki zezol. Ze mnie. O my God. Zostało nam dwóch. Tak razy sobie razem lecą. Pary się złączyły. Dobrze, kurwa, dostał, kurwa mnie tak. O Boże, to jest męczące. Ruch na ogonie. A tam. To bardzo do niego, Wilson, a nie. Dobrze. Dobrze. Babra przyznaje, znasz się na rzeczy. Za kogo mnie masz? Pewnie, że znam się na rzeczy. O, będę się rozbił. A więc zostałem tylko jeden. Szukamy, szukamy chłopa. Znaleźć go nie możemy. On se kurwa lata. Bawi się z nami, jak z dzieckiem. Ale to chyba jego koniec. Tak jest. Jeszcze jeden? Ole. Jak myślisz, gdzie on tak będzie? Tam! I polecimy za nim!
potrafię. Dobra. Kurwa, rakietami pana. Nic. No dobra. To lecimy za nim. Ale nas kurwa drapie. Już mi się kurwa w głowie kręci. Co ty wyrabiasz? Musimy zawracać! A do diabła z bazą! Odkryliśmy, gdzie Niemcy trzymali amunicję dla połowy zachodniego frontu. A zdjęcia Wilsona miały skłonić nasze dowództwo do ataku. Był tylko jeden problem. No nie wiem. No dalej, to jest wielka rzecz. Dadzą nam po medalu. Nie powinno nas tam w ogóle być. Jak pokażesz dowódcy zdjęcia, to o tym zapomnij. To była wielka rzecz. Musimy latać razem. Umówmy się. Jak mamy współpracować, musisz obiecać mi jedno. Że wrócę cały do domu. Pewnie. Obiecaj. Daj mi słowo. Okej, obiecuję. Zostań tu. Nie narób żadnych kłopotów. Wejść. Lubiłem faceta, ale był jednak trochę naiwny. Sir, powinien pan to zobaczyć. Święci Państwo, twój partner... Nie lada pilot, no proszę. Ani się obejrzeliśmy, a znów byliśmy w powietrzu. Nasze zadanie? Oczyścić drogę bombowcom, by mogły zrównać z ziemią fortecę. Najpierw musieliśmy zająć się balonami wroga. Jezu, być obserwatorem na takim balonie... Można tylko współczuć. Następnie mieliśmy zlikwidować obronę przeciwlotniczą. Gdy dotarliśmy na miejsce, atak trwał już w najlepsze. Musieliśmy zająć się obroną, a po przybyciu bombowców zapewnić im eskortę w drodze nad cel. Niełatwe zadanie, ale zwycięstwo mogło odwrócić losy całej tej przeklętej wojny. Oczywiście Wilson nie był tym wszystkim zachwycony. Teraz, jak już tu jesteśmy, wydaje się to naprawdę niebezpieczne. Zaufaj mi i zapnij dobrze pasy! Tak jest, Wilson, bo lecimy. Oczyść drogę naszym bombowcom! Zrobi się! Tylko pilnuj mi pleców! Ulala. Ale fajerwerki! Spokojnie, nie szaleć! Z tymi balonami to nie takie trudne... zadanie. Ale cholera. Teraz się musimy coś naprawić. Kurwa, grzeją w nas jak wystarczy. No dalej! Przestań się pomyśliwać i spój spalony! Zadanie nie takie trudne. Z tymi balonami. Działa przeciwlotnicze zajmują pozycję! Idę je! Pozwólmy się ich szybko! Nein problem! No to strzelaj, Wilson, strzelaj. O ja pierdolę, co? Zgubiłem się, słuchajcie.
Jedno z Martyny mniej. Spokojnie, to już nam zostało trochę. Pięknie. Dobra. Nie ma tu, jak słuchajcie, naprawionko w powietrzu. Kurwa, ale żem szczelił. No dalej! Musimy coś zrobić z tą obroną przeciwlotniczą. No przecież się staram, no. Chłopie. Jeszcze tylko kilka pelotek. Kurwa, jedną wystrzeliłem. O, zawracamy. Teraz wejdzie, wejdzie. Dobra. Brawo! Wzorowa robota! Bombowce już tu są! Leć za bombowcami! Nie dopuszczaj do nich myśliwców! Bułka z masłem, Wilson! Będziesz pod wrażeniem! Ten Blackbird, słuchaj, to taki... niepokorny typ trochę, co? Wojnę traktuje jako przygodę, kurwa, to przecież... Ale napierdziela w niego, o Jezu! Dobra, poszedł. Szprycze wzięli nas na cel! Trzymaj się i nie dramatyzuj! Kurwa, no nie trafiamy. Spad, spad. Zjadnęli. O Jezu. Ale nas pięknie, kurwa, masakrują. Zdjął się na nas! No to spróbuj go umknąć! O, zaraz będzie bombardowanie, słuchajcie. Działa przeciwlotnicze, czy to jest? Nie chuja wiem. No dobra. Zajmujemy się może raczej... Zajmiemy się może raczej, kurde, tymi myśliwcami. Choć się może uda, nie? Oja, oja. Trzymaj się! Ja pierdolę. Chaos na polu walki. Nie ma co. Kurwa, no mam cela takiego, że... Cicha pierdzie. Z nami pan. Dobrze, dobrze, dobrze. Ło! To chyba był kiedyś las, słuchajcie. Trochę dostał. Oż ty! Nie kręci wam się w głowie, bo mi się już po prostu lekko były pieprzy. Aja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 j. Dostaliśmy. No my dostajemy co chwilę. O, czyżby, czyżby. A, dobrze. Kolejne lecą. Bombowce. Zapewnij ochronę bombowcom. Precyzyjny.
tutaj widzę, że te myśliwce przeciwnika są takie bardziej nieodporne na ostrzał, jeżeli chodzi o te bombowce. Skupiają się właśnie na nich. A my wtedy możemy pięknie, kurwa, im dopierdzielić. Dobrze, jeszcze jeden. O kurwa, trzech. No trudno, no i co? Słuchajcie, straty muszą być. Nie ma co. Dobrze, kolejny zszedł. Nic nie widzę. Chyba trafimy go w ogóle, czy nie? No i poszło! Forteca! Cholera, dostaliśmy! Dam radę! Trzymaj się!